słuchajcie, słuchajcie. Zobaczcie, przygotowałem się. Pokażę wam. Tutaj zobaczcie. Z tyłu mam Papa Mobile. Sprzęt. Wypożyczyłem nawet samochód, żeby dzisiaj podjechać sobie do parku, nagrać sobie materiał z IAF, jak działa ze 180-600, jak taki ruch będę próbował robić, nagrać to wszystko z wizjera. Wziąłem nawet tam, nie wiem czy ci widzieli, tam gimbala, żeby nagrać jakieś moje przeżycia. I co? No i pada. No to, no mówię, niestety, okej. Napisałem do żony, że jak już jestem ubrany w to wszystko i w samochodzie, to daję 10 minut i jedziemy na kawę. Wytrzymam auto aż do jutra, więc mam nadzieję, że przestanie padać. Chciałem to zrobić teraz rano, bo po południu ma wiać, ma być deszcz, potem ma przestać, potem ma wiać, a chciałem, żeby było jeszcze przed wiatrem, żeby więcej tych ptaków było ewentualnie. Ale się niestety nie udało. No ja z Papa Mobile nie mam szans, żebym jakoś osłaniał aparat idąc tak, na przykład czy trzymał parasol, bo trzymam się wózka, także na razie z nagranicy. Zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. No ale planu jest, także wszystko mam. Wypożyczony samochód na jeden dzień. Park nieopodal. Sprzęt w plecaku. Chęci też mam. Czuję się średnio, także przeżyję, ale pogody nie ma. Jak to w Irlandii Północnej? No nic, ale mówią, że liczą się chęci, choć mówią też, że dobrymi chęciami to jest droga do piekła wybrukowana, także zobaczymy. Mają chęci coś wam dać. No ale to też się chyba liczy, także pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam to na statek moich nagrań, jakiś nic mi się nie uda nagrać ciekawego, to kos mi tu śmiga dookoła. I wiecie co, ostatnio zauważyłem, że myślałem, że to jest kos jakiś młody, a się okazało, że to jest śpiewak. No to się człowiek może pomylić, o tam byłoby stopiata, chyba gniazdo tu robi. Wolałbym ostatnio odwiedzić, żeby mi zrobił tam, gdzie robię zdjęcia. Ale tutaj w krzakach robi, miałem je ściąć, ale chyba, tak, kos. Ale chyba zrobię mu po prostu ten. Nie będę tego ścinał, żeby to gniazdo w tym roku jeszcze miał. Jak chyba to gniazdo buduje w żywopocie u mnie koło domu. Przy moim domu. Fajnie. Fajnie, fajnie. Takie są potrzeby. Mi mów lata wtedy. No, trzymajcie się. Życzę wam udanej pogody tam, gdzie mieszkacie. Udanych weekendów, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zawsze na jedzonej gości. No, tak bym powiedział, rymowankę od zawsze. No, trzymajcie się. Może się pojawią przybitki, jakby mi się coś jednak udało dzisiaj zrobić. A jak mi się nie uda, to żegnajcie. Do zobaczenia.